już się zaczyna, nie? Od rana wyżera. Psy, wegetarianie, mają swoją karmę psiom? To nie. Pyry będą źreć. Pusia, ej. Jeszcze roboty nie zacząłem, już na mnie skoczyłaś. Już jestem cały obombany. No muszka, jedz ty. Żbiku mały. Rosomaku. Pusia, nie trącaj mi kamery. Tylko też się bierz za wyżeranie, a nie łazisz i się łasisz. Nali, pada deszcz. Kurde, zaś będę musiał w deszczu to wszystko tu nagrywać, tą robotę robić. Patrz, kot nawet ziemniaki liże, gryzie. On po prostu pożera je. Mięska dzisiaj tu nie widać. Dobra, myszkę, zaczynamy ten odcinek, nie? Bo wy wszystko zeźrecie tym koczkodanom naszym dziobatym. Okej, drodzy państwo, jedno dzisiaj mamy wiadro wyżerkowe. Jakieś tu ziemnioki. Nie wiem, czy w ogóle jest sens wywalania tego do koryta. Powiedzmy, że nie ma. Bo to jest taka babka ziemniaczana zbita. Zaraz mi to jeszcze wypadnie. A tu błota trochę. Słuchajcie, do koryta nasypiemy ziarna. Dzisiaj, kurczę, momentami wieje. Raz pada, raz wieje. Wszystko co najgorsze. Plucha jedna wielka. Ja dzisiaj jestem w ogóle jeszcze jakiś lekko, kurde, nerwowy. Bo mnie te pieski denerwują, one skaczą i te koty też. Cały już jestem brudny. Ja pierniczę. Dobra, jeszcze jedna micha. Słuchajcie, dzisiaj będę prawdopodobnie kończył wolierę. Musimy zrobić drzwi. Jeszcze jakieś tam zamykania tych okien w tym kurniczku i tak dalej. Także może uda nam się skończyć. Jeszcze jedną michę im czaśniemy. Nie ma dzisiaj za dużo tego stołówkowego żarcia. No, słuchajcie, może uda mi się dzisiaj skończyć tą wolierę. Wiadomo, to nie jest jeszcze koniec takich prac wykończeniowych, bo będziemy to wszystko jeszcze malować. W środku będziemy ozdoby robić. Dobra, drodzy państwo, wypuszczamy te pierzaste stwory. Dzisiaj nie będę tu tańcował, bo nie mam humoru. Kurde, przez tą pogodę. Mówię wam. Dobra, od razu gęsi też wypuścimy. Tu se wcześniej pomogłem śrubokrętem tą śrubkę odkręcić. No let's go! Zobacz, jak się cieszą, że mają błoto, że cała kałuża napadała. No musicie wy tak wyzywać? Zobacz. No, tutaj do tego zboża, tak? Polecieliście. Nie interesuje was za bardzo to wiadro z ziemniakami, chociaż pojedyncze jednostki tu już patrzyłaś skakać. Widzieliście to? Ona już była w locie. Zdążyła mnie ochlapać tylko. Dobra, kaczuszki tutaj, kurcze. No, tymi główkami szarżują w tym zbożu. Fajno, fajno to wygląda. Dobra, przejdziemy się kawałek dalej. Gąska Gosia, nie bój się. Pokaż no tych twoich tutaj kolegów, jak oni wyżerają. Dzisiaj będę chyba nastawiał kolejny inkubator z jajami. Jest tam chyba 6 od gęsi, a reszta kurzych. I słuchajcie, karzełki łapciate zniosły już około 20 jaj. I chyba też będziemy nastawiać, kurcze, te ich jaja razem z jajami tych tutaj pozostałych kolegów dziobatych. No i zobaczymy, co nam się z tego wykluje. Następne jaja już im zostawię, to same sobie usiądą. A ja tu w ogóle wszyscy są, bo mi się wydaje, że nie ma indyków. Gdzie jest Ignacy? Ej, tu jesteś, Ignacy. A co ty tak łazisz, jakby cię kurna pociąg potrącił, co? Zobacz, jak wyżerają. No, no, no. Dzisiaj mam jeszcze, kurczę, trochę obowiązków. Muszę w kurnikach posprzątać, woliery dokończyć. Ja pierniczę, tabliczkę patronów chyba będziemy robić, bo jakiś patron nowy doszedł, zdecydował się nas wesprzeć. No i tutaj, drodzy państwo, przede wszystkim ta robota. Jaruś tam stoi, Piotruś coś krzyczy. Głodni wszyscy. Indyczka, a ty kiedy zaczniesz jaja składać, co? Ty taka ładna jesteś. Słyszysz? Nie idź tam, idź tu, bo już chcę cię nagrać. Pytam się ciebie, kiedy zaczniesz jaja składać. Mi się podobają rude indyki, wiecie? Rude albo biało-rude. No, Zenek, ty żeś się coś zrobił czyściejszy, ci powiem. Ej, kąpałeś się?
Jadź się nie mogę. Dobra, słuchajcie, to towarzystwo niech wyżera. Idę zaspokoić łaknienie oraz głód kozom. Patrz teraz, jak wyżerają te pyry tu. Ja muszę delikatnie, tak o, się poprzemieszczać. Buty całe obombane już mam. Ale i tak odeszły, nie? Indyki są takie pochliwe, że ci mówię. Myszka, chodź. Tylko nie skacz, pajawoła myszka, już ta muszka leci, zazdrośnica, ten rosomak skaczący. Idź mi stąd zarazo, bo zobaczysz, kurde, będzie kiepsko między nami, jak tak będziesz się zachowywać. No, słuchajcie, jeżeli ktoś nie należy jeszcze do grupy facebookowej Negatywka TV, zapraszam serdecznie. Tam zawsze wrzucam informacje o nowych odcinkach i tak dalej. Możemy dyskutować, toczyć jakieś rozmowy. Patrz tych, no, w tym błocie. Tu jest co pokazywać, naprawdę. Ja już się nie mogę doczekać, aż to wszystkie kurniki tam przeniesiemy. Tu będą porobione warsztaciki i jakieś takie magazynki na różne pierdy, narzędzia, a tam będzie gospodarstwo. No Pusiu, co? Gonią cię te pieski, nie? Ciebie gonią, na mnie skaczą. Ja jestem normalnie cały w stresie. Myszka, nie czaj mi się, bo zaraz mi na tą łydkę będziesz skakać. Puśka, patrz, cała mokra jesteś. Pada taka mrzawka, nie? Zimno, ponuro, wilgotno. Ja pierniczę, tak naprawdę nie idzie funkcjonować, powiem ci. A ty coś mi się wydaje, że troszeczkę jakby się grubsza zrobiłaś? Nie będziesz ty kiciusi mały mieć? Po pierwszym miocie będziemy cię sterylizować. Okej, drodzy państwo, bo ja krążę, gadam, kurde, i nie mogę się tu nagadać. Żebym się rozkręcił. Patrz, Ignacego, jak świgo do brzucha przy użyciu dzioba. Gąsier Dostojewski też. Koleżko, tyle jaj po tobie było pustych, nie? Ty żeś jest już po prostu stary, tak? O to ci chodzi? Fajnie. Gąska wyżera, córka tej naszej Gosi, a Gosia tu. Oho, ho. Patrz, jeden Józek i drugi Józek. Ten się wycierał, łaził przetrącony, kurde, jak wygięty, jak patyczak. Teraz już mu trochę lepiej. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, lecimy do tyłu, do tych koźlaków, bo gospodarza tutaj już, kurde, nosił tych pierastych. Let's go! No witam, Jerusiu. Witam cię. Powiem ci, wyglądasz... Ja nie wiedziałem, że ja cię tak przyciąłem, przyszygłem. Ty wyglądasz, kurna, terenie, jakbyś był o połowę młodszy. Nie ma tej takiej dostojności w tobie teraz. Za mocno, żem ci przyciął tą twoją brodę. Nie tą czarną, tylko tą białą jeszcze tam, nie? Na tej klacie twojej. Dobra. Rogaczu, widzę, że wszyscy tutaj czegoś się wymagacie ode mnie. I to na pewno jest siano, nie? Zobacz, Czarusia co robi. Tutaj Pusia, a tutaj Musia. Ale nie skakaj! Czy ja nie mogę uklęknąć normalnie bez skakania psiego? Zobacz. A jak mówisz im nie wolno, to oczy robi jak 5 zł i normalnie by się chyba posiusiała, co? Dali, tu gotowi jesteście? No. Dalej, come on. Ustawiać się i wyżerać, i nie wydziwiać, i tego gospodarza w spokoju świętym zostawić. Dobra. Sól, żeście zerwały ostatnio, nawet nie ma śladu po drucie od tej soli, bo tu wisiała na drucie sól. Zaraz wam to ogarnę, bo musicie lizać minerały. Ale zanim to zrobię, idę jeszcze po wodę. Chodź, myszka, chodź, chodź, chodź. No. Dobra. Wiadro, wodzionki. Dzisiaj lekko w jednych miejscach była woda zamarznięta. Kurde, przywaliło. To już marzec prawie. Wiadomo, no to jeszcze mrozy mogą przyjść w kwietniu nawet i w maju bywało. Okej. Proszę bardzo. Zobacz, pieski spragnione, bo ino biegają, lofrują. Nie zachłyśnij się, myszka, ty tak zawsze łapczywie pijesz, nie? Że tam ci wleci w tą niemiecką dziurkę, nie? Jak to się mówi. Zobacz. No, pomału. Języczki. No. Jak wy się prezentujecie? Piotruś, ale żeś kurna napką do tego małego pyszczka. Zobacz, Czaruś też. On już jest samodzielny.
Ja pierniczę, ja naprawdę nie wiedziałem, że to tak szybko się wydarzy. Gosia, ale żeś urodziła samodzielnego chłopaka. Busia, co ty się tu czaisz? Patrzysz na te kozy z lotu ptaka, nie? Idź, polizaj sobie soli może trochę, co? Busia, idź tam trochę soli polizać, to zobaczysz, kurde. O co chodzi w życiu? Dobra, jest cała kozia brygada. Słuchajcie, ej, ta, kurde, mała Justysia, ona mi wlatuje tam do Matyldy. Żeby nie było, że ona jej siarę z cyców spije i nie będzie dla małego. Dzisiaj tam jakimiś drutami zrobię takie, kurcze, zablokowanie, żeby ona między szczeblami się nie przecisnęła. Przecież tam są takie szczeble. No, 8 cm może to ma? 10 to max. I ta koza tam się przecisko! Ludzie, trzymajcie mnie! No, babka Grażynka. Kurde, że wam to smakuje? Takie suche? Jak można napkoć cały pysk suchego siana i to gryźć? Wam chociaż śliniawki tyle śliny wyprodukują? Ja pierniczę, ja sobie tego nie wyobrażam. Czemu do tej matki tam włazisz? Tęsknisz za nią, nie? Córeczka mamusi, no. Dobra, Jaruś. A, nie będę cię lepiej za ten ogonek chwytał, bo ty jeszcze dostaniesz koziego szału. Dlaczego wy jesteście takie niegrzeczne? Lofry, dzisiaj chyba zostaniecie tu na noc, coś mi się wydaje. Przyzwyczajać się. W chacie, kurde, nie idzie was ani nauczyć porządku. I no, sranko i sikanko. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, cóż by tu więcej rzec? Ja biorę się powoli za robotę. Jak to tu wszystko się ma na dzień dzisiejszy? No, nic się nie zmieniło, bo co się miało zmienić, jak nic nikt tu nie robił. W niedzielę nawet odcinka nie było. Ale patroni nasi tutaj są, zaś tam będziemy was, drodzy państwo, lokować gdzieś na tablicy patronów. Trochę tą Iwonę Krawczyk trzeba poprawić, bo się dziewczyna rozmazała. Dobra, tu reszta brygady. No, okej. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym tutaj doprowadzić do takiego stanu, ażeby móc te karzełki łapciate tu wpuścić. Mówiłem wam ostatnio, że tutaj będę robił pleksy, ale chyba nie będę robił pleksy, bo ktoś mi dobrze powiedział, że to będzie tylko, kurcze, brudne, obombane i ja się będę denerwował, że będę musiał ten syf oglądać, także oglądać to my będziemy te ptaki przez tą siatkę, jak będziemy chcieli, nie? A głównie no to one będą chyba tutaj sobie latać, nie? Poza tym no jest tyle miejsc, żeby je oglądać, tu można tworzyć i oglądać. Także tutaj zabijemy taką też płytą OSB i myślę, że będzie to się ładnie prezentować. Dobra, cóż tu więcej rzec, ja się przygotowuję do roboty. Biorę się, drodzy państwo, za te drzwi wejściowe do woliery, a później zrobimy tam zamykania, klameczki, dupereleczki. Okej, okay, let's go!
Wy jesteście zaś wszyscy głodni? Ja pierniczę. Dobra, słuchajcie, mamy po robocie. Ale kurde, zaczęło wiać. Widzicie, jak tam u sąsiada drzewa się kołyszą? Może nie widzicie, bo to trochę kamera tak oddala obraz. Słuchajcie, tak, mamy tutaj wykończone to okienko. Cyk, ładna klameczka, zamykanie. Tutaj jest furtka, fajna, solidna, się udała na mocnych zawiasach. Tak to wygląda, drodzy Państwo. No i tu jeszcze będę musiał jakieś zamykanie od wewnątrz uskutecznić. No i tutaj wykończyłem taką sklejką. Chciałem tu pleksę dawać, ale pleksa by była obombana. Kurde, ktoś tam dobrze podpowiedział. Słuchajcie, niekiedy pomysły takie na dziko, nie? To się nie sprawdzają. Słuchajcie, tutaj zrobiłem takie drzwiczki, zamykanie, otwieranie, ale będę chyba te drzwiczki robił otwierane na bok. Bo ja bym chciał dać tutaj od tego progu deseczkę, taką drabinkę, żeby te kuraki sobie tam wychodziły po tej drabince i wchodziły po niej też, nie? Patrz, kto tu przybiegł. Och, och, och. Myszeczka, chodź. Zobacz. Ojej, jery. Mały jamniczek. No patrz, Marysie, gdzie stoi, podsłuchuje nas. No. Także tu będę, kurde, chyba przerabiał. Też myślałem, żeby może tutaj im zrobić jakieś drzwiczki i tutaj przy tej ścianie byśmy im puścili jakąś drabinkę i też by może jakoś schodziły. Zobaczymy, drodzy Państwo, jak to będzie wyglądać w praktyce. Wy, koźlaki, jesteście znowu wszystkie głodne, tak? Idę wam jeszcze dać siana. Kurde, ile wy źrecie. Zaś będzie trzeba pojechać do gospodarza po siano. 60 zł jeden kosztuje, nie? Snopek, ale duży, konkretny. Także jak ktoś by chciał nas wesprzeć, to słuchajcie, link do zrzutki jest w opisie. Ojeju, jaki grzeczny piesek. No i dobra, słuchajcie, tak to się prezentuje. Aha, ja zapomniałem w ogóle tutaj osiatkować, widzicie? Czekajcie, zamknę to tylko to, żeby nie zawadzało nam. Tutaj zapomniałem osiatkować. A chciałem dzisiaj już ptaki wpuszczać, ale wpuścimy jutro. Przy okazji jeszcze tutaj wykończymy, tu muszę, widzicie, te wkręty muszę wkręcić. Może mi jeszcze nie wkręcił, jasny gwint. Wychodzimy stąd, drodzy Państwo. Zamykamy, myszka, chodź. Ty zawsze się boisz wejść, nie? Albo wyjść, no chodź. Dobra, wyjdzie se tamtędy. Słuchajcie, miałem tutaj robić takie gniazda zewnętrzne. Tak tu miało wystawać, taki prostokąt. I tak tu po całej długości miały być zewnętrzne gniazda. Każde miało mieć swój daszek otwierany, żeby zajrzeć, czy tam kura na jajach siedzi, czy co tam się dzieje. No ale chyba tego nie będę robił, bo zrobię prawdopodobnie tutaj dwa okna, ale takie zamaskowane, nie, że znowu jest z jakiejś siatki. Drzwiczki po prostu takie, one będą otwierane do góry i ja bym sobie po prostu tędy sprzątał ten gnój. Bo tak mi chyba będzie trochę kiepsko go tutaj wyciągać, bo mam drzwiczki z tej strony i tam jeszcze z tamtej strony są drzwiczki. Ja chciałem w razie czego jedną połowę tędy wyciągnąć, a drugą tamtędy, ale to będzie chyba trochę kiepsko. Patrzcie, tu są jeszcze takie drzwiczki, nie? Jak ktoś nie widział. Do góry podnoszone. Tu muszę jeszcze zamykanie jakieś zrobić, bo na razie nie robiłem. Dobra, póki co jest tak. Ale tędy mi będzie na pewno lepiej sprzątać. Lepiej po prostu dojdę do tego tam towaru. Myszka, nie szczekaj na kozy, bo zobaczysz, spotka cię kara w postaci bodnięcia tym rogatym kozim łbem. Wszyscy głodni jesteście, ja pierniczę. Słuchajcie, idę jeszcze dać im siana. Jaroś, ty też jesteś głodny? Kurde. Dobra, dajemy. Gośka, powiedz mi, co ty prezentujesz tutaj? Ty żeś się przebrała, kurna, za wiedźmę? Perukę masz z siana? Myszka, chodź jeszcze tu pokażemy. Puh, ale mi wpadło pyłu do buzi. Dobrze, ciotka Renatka zajada. Justynka, tutaj reszta bandy, małe karzełki. No, słuchajcie, ja lecę do domu nagrywać dla was, nagrywać, montować dla was ten odcinek. Ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec, bo mam dla was taką niespodziankę, że włączę wam teraz takie urywki z całego miesiąca. Także jeszcze 15 minut pooglądacie sobie różnych tam takich, no, akcji. Będę wrzucał raz na miesiąc po prostu takie urywki, no i tyle. Tatera nory tu kopie. Zobacz, on robi. Matylda w odosobnieniu. Ona chyba, kurde, naprawdę niedługo urodzi. Patrzcie, jaki ona ma brzuch. Widzicie? Czekajcie, no.
Zobacz, Matylda, jaka ty jesteś gruba! Ja pierniczę i to na przełomie kilku dni cię tak nadmuchało. Cyce już ci się zbierają, muszę dzisiaj, ale to już kurczę nie będę nagrywał. Tutaj muszę te szczeble. Czekaj, jeszcze wam pokażę. Te szczeble tutaj kiedyś Jaruś dwa wyczasnął i ja nie mam spawarki, to że mnie na takie tutaj druciki, na taki patent, że mnie tutaj przymocował, ale one są teraz takie, wiecie, trochę jeszcze ruchome i przez tą szczelinę tutaj przełazi jej córka Justysia i ona próbuje jej spijać mleko, żeby nie było tak, że ona siarę spije i te maluchy, co się urodzą, siary nie będą mogły się napić. Dobra, drodzy państwo, Myszka, chodź, tu ci Luka zostawię. Idziesz? No. Ci tutaj w tym wariatkowie żyją swoim życiem. Idę podziękować jeszcze patronom, że dzięki wam chce się to wszystko robić i możemy sobie pozwolić na różne tutaj budowy, no i przede wszystkim potrafimy jakoś dzięki wam przeżyć te zwierzoki i ten gospodarz też. Informacja dla tych, którzy chcieliby taką tabliczkę z własnym imieniem. Słuchajcie, możecie zostać patronem, macie kilka możliwości. Teraz akurat macie okazję, bo zrobiłem zrzutkę na siano dla kóz. Link do zbiórki macie w pierwszej linii opisu. Dobra, moi drodzy, kończę tą imprezę, lecę montować. Do zobaczyska w następnych vlogach. Oglądajcie poprzednie filmy, subskrybujcie ten kanał i do zobaczyska. Mały jesteś, kurde, jak papuga. Ale charakterem nadrabiasz za to, tak? Patrz, jak dziobie, oła. Dwa koguty w towarzystwie dwóch indorów. To jest fajny widok. Wychodzi ci coś z tej gęsiej dupki tu? Pokaż. Mamy szpiega. Co to, kurde, zaglądasz? Ty żeś mnie przyłapała i teraz będziesz innym gadać, żem gęsi palec wsadzą, nie? Aga! Bo idę z wężem jadowitym. Patrz, jak sika jadem. Kurwa. Jaruś, jesteś jakiś smutny. No przybity jesteś strasznie, przyjacielu. Co ci jest? Ty byś chyba chciał może nową dziewczynę, co? Czy coś cię boli? Nie? Ojeju. Chcesz być polelkany trochę? Tu za łóżkiem? Gdzie chcesz być podrapany? Rogi cię swędzą? Tu ta skórka cię swędzi za rogiem? Co? Co się dzieje, śmierdziuszku? Dzidzia, no chodź. Dzidzia idzie ze mną? To nie jest dzidzia, co ja gadam. To jest nasza pusia. Jaruś, idziemy do twojego potomstwa, ale słuchajcie, moi drodzy, zanim pójdę, zobaczcie, jak wyglądała wczorajsza akcja porodowa. Normalnie szok. Ej, Gosia rodzi. Patrzcie to. Pan Jaruś, jaką ma minę. On jest chyba szczęśliwy, że ojcem został. Dwie krówki małe, łaciate. Ja cię nie mogę. On nawet do kózek przyszedł buźki sobie dać, powąchać, żeby go tu wszyscy znali. Orzeł siedzi na gałęzi, wypatruje potencjalnego zagrożenia. Twój ojciec to był wiewiór? Ja te jajo biorę do domu, bo jednak gęś porzuciła całe swoje gniazdo. Leci mleko, widzicie? Ja to robię pierwszy raz w życiu. Mały poszedł do środka. On tam jest, nie przejmuj się, nikt ci go nie zabrał. Eleganckie, białe mleko. Także nie ma się czym przejmować. Kurde, fajno. No ale ty pięknie pijesz to mleczko. Oswoimy cię, co? Zrobimy ci też może szelki, smycz, będziesz łazić z nami. Myszka i Muszka dzielnie mi pomagały. Hej, bambuchy małe. No, ale żeście poszarżowały dzisiaj po podwórku, nie? Chodź, podsadzimy cię. Daj tam dupkę. Kura walczy z kaczorem. Mądre to? Tej, co on ci zrobił? Co on ci powiedział? Do cioci teraz poszedł sobie buźki dać. No super, dobrze. Ale ciotka, nie trykaj go. To jest zajączek jeszcze mały, zobacz. Chodź, no tu na apka. Ojeju, ty tak lubisz, nie? Co się dzieje z Jarusiem? Co ci jest? No saczu. Jak już tak szarżujesz, to chociaż pokaż nam z bliska, jak ty to robisz. Rwiesz to, kurde, jak... Drodzy państwo, czy ten kanał nie zasługuje na więcej subskrypcji? Zostawcie z dzwoneczkiem te subskrypcje, jakiś like, komentarz. Zobacz, o co tu chodzi. Dwie gąski szarżują 2 centymetry od obiektywu kamery. One są już oswojone, bym powiedział. Zaraz chyba im zajrzymy do dzioba. Dzidzia, próbujesz pomóc temu oszołomowi, co tam utknął? Ej, jak tam wygląda ta sytuacja? Ja nie wiem, czy ja będę go musiał wycinać, czy odkręcać. Jaruś! Pa, jak płaczę. Co żeś zrobił? Zobacz, dechę żeś wywalił. Tym rogatym łbem, nie? Tutaj. I teraz co? Ratunku wołasz? Ej!
A! Kurde, jak ja mam cię wydostać? Od kiedy ty tu jesteś? Od wczoraj? Ten gąska gosie to dopiero patrzcie. Z tym kogutem Józkiem pałaszują tego gnota. Patrz, ta go przegania, to ma być wszystko dla niej. Zobacz, jaka kumulacja ptasiej energii. No, apetyty dopisują dzisiaj, widzę, wszyscy tutaj się zeszli. Mały, przyniosę ci jakieś smaczki, może gotowanego ziemniaczka będziesz jadł. Bo ty powoli robisz tak lizu, lizu, lizu tym języczkiem jak twój ojciec. Na. Jarusiu, na. Jesteś dzisiaj znowu taki przytłoczony, czy co? No jesteś, ja widzę, jesteś. A pamiętasz, jak płakałeś, bo nikogo tu nie było? Tylko byłeś sam? A teraz co, za dużo ich jest i też źle, tak? Ty chyba tak lubisz, co? Ojej. Tu, pokazujcie te buźki wasze, te apetyty. Zobacz. Maciusiu, tej jajeczniczki może polisz jeszcze troszkę, co? O, właśnie, o. O, tak. Indyki pojawiły się na horyzoncie, tylko to są takie gulgoty, że ja nie mogę do nich blisko podejść. Patrz, no ile ich tu jest. Przyjechałem wam wodę wymienić i papu dać. Ty jesteś malutki, taki piękny. Halo! Ludzie, jak tam wygląda? Ignacy, pokazuj, jak mordujesz te ziemniaki. Zenek, będziesz się dzisiaj kąpał, jak ci wody napuszczę? Gąska Gosia, czy ty dasz się tutaj nagrać? Jak ty szarżujesz w tych ziemniakach? Odrywasz całe kęsy? Zobacz, aż się tam wszystko spod spodu wyłania. No tak, ty. Chodź do mamusi. Szukaj jej, no. Nawołuj ją. Zobacz tego chłopca, jak on loto. Jak zajączek. Czaruś, teraz się wybiegasz za wszystkie czasy, nie? Zobacz go. Jaki zryw. No, oblatuj te ciotki tam naokoło. A chciałem pójść dzisiaj z Jarusiem na spacer. A on ani nie będzie trawy tam na łące widział. Co on będzie, śnieg lizał? No to przyszła ta gąska Gosia. Usłyszała, że jest rozmowa. No tak, tak. Dobra. Tyle by było chyba. Uwaga! Uciekać! Słuchajcie, może nam się uda tego czarusia oswoić. Patrz, gołek i kuty zostawiłaś. Po kolei lecisz. 1, 2, 3. Teraz za czwartego się bierzesz. Te moje buty. Ja tu przed chwilą miałem śnieg w środku. Rozumiecie? Ten but jadł śnieg. Gąska Gosia, czekamy wszyscy na ciebie. Pokazuj nam, na co cię stać. Patrzcie, jak ten Józek tutaj szarżuje. On trochę koperku, trochę tego zboża, trochę tego ziemniaczka. Taka rolada. Drobiowa? Albo to wieprzowa? Chyba wieprzowa. Kurde, pokaż, jak to smakuje. Ropień tam był w tym stawie. Kurde, Zenek, ale żeś połknął. Idź się, chłopcze, napij, bo się zaraz przytkosz i się udławisz. Czarusiu, czarujący. No chodź, patrz, jak on kica. To jest zajączek chyba, a nie koziołek. Słuchajcie, to jest Hania. Co to jest za taniec? Unga bunga. Jar. Zobacz, jaką ma minę. Co ci jest? Słuchajcie, a sponsorami dzisiejszego odcinka były 3 osoby. Ojeju, a kto tak wyzywa? Swędzi cię za rogami, za uchem, gdzie cię swędzi? Drodzy państwo, czy ta pierzasta banda nie zasługuje chociaż na jednego lajka? Widzę, któraś gęś znowu zaczęła znosić jaja. 2, 4, 6, 8, 10 jaj od Jolanty, 20 około tutaj jest, czy tam 18 od gęsi, reszta też od jakichś innych kuraków. Patrzcie, mamy przełom w Koziołkowie. Mały czaruś zdecydował się pochrupać trochę kapusty pekińskiej. Patrzcie, jakie w ogóle jest duże żółtko w gęsim jaju. Byłyście u Jarusia i żeście co, dziurę wykopały pod płotem i żeście tu przyszły, tak? Do gospodarza. Aha. Widzę, Justyśka, interesują cię te sprzęty. To takie kolorowe, nie? Żółte, zielone. Patrzcie, co ona robi, jak ona czyści tutaj. Ja pierniczy, ja aż jestem głodny. Ale masz tą brodę oślundraną. Pokaż, no jak ty wyglądasz. Mi się wydaje też, nie, że ty potrzebujesz po prostu drugiego takiego koziołka jak ty. Bo ty lubisz takie zabawy, nie? Lubisz się tak bić, pa. On chce normalnie, nie? Zobacz, co robi. Potrzebujesz przeciwnika? Pa, co robi? On chce się bawić. Oła! Oła! Miszka, ale tu się dzieje, co? Ja cię nie mogę. No, a gdzie masz siostrę? Biegnie, biegnie do nas. Chodź. Chodź. Ona normalnie sobie wybiera, ona też.
Tak jak człowiek przebiera w tym żarciu, nie źre byle czego, jak świnia, tylko wybiera sobie to, co jej smakuje. Chcesz trochę tego? To jest sosikiem pomidorowym klopsik. Drobiowy klops. Mówiłem, że wam kogut porwie! Toś mi nie wierzyła, a teraz go gonisz. Jest rozjuszony przeze mnie. Patrz w los tu! Ja pierniczę! On mnie patrzy normalnie zlikwidować! Oła! No oszalał. No, jeszcze wam podsypiemy, ale macie tam naprawdę pyszności dzisiaj. Pomidory, ogórki, papryka, ziemniaczki, suróweczki, szyneczki. Patrzcie, jakie wam plastry tego pomidora pokroili grube. Kurde, ci to tam przestają tym towarem. Chodź, chodź, Gośka tutaj, chodź, chodź. No, musimy pogadać. Pokazuj nam swoje apetyty dzisiaj. Patrzcie, czarusiowi wychodzą. Różki coraz bardziej. Ha, ha, ha. Ładnie zajadaj, grzeczny bądź. Cieszę się, że mnie dzisiaj zaakceptowałeś. Jest to znak, że może być jeszcze dobrze między nami. Pamiętajcie, natura z betonem wygra zawsze. Tylko człowiek by musiał zniknąć z tej planety i po prostu tej natury nie likwidować. Wyobraźcie to sobie w powiększeniu razy 1000. To by wyglądało jak jakiś stary, opuszczony blok mieszkalny. Kurde, widzicie? Boją się te indory trochę tego człeka. To takie wielkie, grube, brzydkie. No... Dobra, idziemy do tego Jarusia, bo kurde, nie mogę tam zajść. Jaruś, będzie zgoda między nami dzisiaj? Tylko nie próbuj mnie w te czułe miejsce pierdyknąć z tych rogów. Ja myślałem, że ta kobieta już ma menopauzę. Zobacz, jak ja żem ostatnio tu na tej budzie stoł, nie? Bo ten czort mnie gnął. Patrz, jak drapał, ma pazury jak niedźwiedź. Jakieś tu zamieszanie dzisiaj jest. Ładny kogut. Ładny kogut. I co, dwa koguty i dwie kury? Nie ma więcej kur? To wiem co, bo ja nie wiem, ja to nie wiem. Ja bym się chyba musiał przebrać kiedyś za takiego indora i bym łaził między wami. Ja już powoli łażę jak taki kurna kogut. Jaruś, jedz ładnie w zgodzie z tą Zośką naszą. Ale weź się i nie podrywaj, on tak do niej. Tej, nie nakręcaj się, ja udawałem. Zobacz, Franuś jeszcze cebulę żuje. Nie jest ci to za ostre? Co ty masz za ozdobę? Między różkami sobie zrobiłeś? Ty jesteś Indianin? A co ta muszka wyjada? Ziemniaczki. Kurde, powiem wam, że lubią te pieski warzywa. Czekaj no, tu jest, o, kęsik. Proszę, zobacz ile tego mięsa tu jest. Takie chrupienie. Ła! Coś mi zdzieliła z liścia. Może chociaż to towarzystwo, garbonose? Pokaże mi te swoje smaczki, widzę. Gąsior tutaj zwariował wręcz, widząc te ziemniaki. Tłużem jeszcze w los na drapkę. Giry mi się trzęsą, bo ją mam lęk wysokości. Nie boisz się ogólnie, ale mam wrażenie, że niekiedy twoja matka chce cię nastawić przeciwko mnie. Ja tu się chwilę przyczaję, jak na Discovery Channel, nie? Wiecie o co chodzi? Ja jestem teraz na polowaniu. Dobra, tu mamy pełną michę. Tu mamy pełną michę, kaczki już zaciekawione. Gęś w swoim żywiole, ona, ten świeży, żółty serek, świgła w błoto i ona będzie beblać w tym sosie błotnym. Piotruś, dzisiaj jesteś grzeczny, widzę. Nie ganiasz nikogo tutaj? No ale ty masz tą buźkę naprawdę jak taki mały diabełek. Jaruś! Chyba starczy roboty na dzisiaj. Co powiesz? Dobra, opuszczam to kozie terytorium. Łapy mam znorane, kurde jak kret. Sałaty chyba nie będziesz wyżerać, co? Ryżyku może trochę, a tutaj są kotleciki. Widziałaś to? Gospodarzu, my nie chcemy, my jesteśmy dziurawe. My nie chcemy chodzić po tym błocie w takim stanie. No właśnie, lewy but ma rację. Odnieś nas z powrotem do domu, a najlepiej to do szewca. Mam nadzieję, że nie będzie ta moja bluza działać na ciebie jak płachta na byka. No nie, me. Tylko żeś odwalił taką lipę, że się w głowie nie mieści. I co patrzysz tym kozim okiem w to moje ludzkie? To znaczy, przepraszam, tak? No Jolanta, powiem ci, lekko jestem zawiedziony twoją postawą, bo ostatnio przestałaś o siebie dbać. Masz tą czuprynę naprawdę przetłuszczoną. Weź no myszka i coś powiedz. Patrzcie, ja nie mogę się opędzić od tych piesków dzisiaj. Słyszysz, że o niej mowa. Chodź no tu. Skakuj do gara. To jest chyba pasztet, co? O kurde, a co wy tu kombinuje? O kurde, łe kurde. Chodźcie ekipa, dostaniecie siana z nowego paśnika. Patrzcie to.
Jakie on ma tu pazury, ty. Ale na co ty mnie gryziesz? Na co ty mnie gryziesz? Ja chcę cię w spokoju pogłaskać, a ty jesteś cała rozklekotana. No, muszka, uważaj, bo będziesz ugrillowana. Kurde, te pieski dzisiaj zdominowały odcinek. No jeszcze koza przyszła. Fajnie, słoneczko przyświeca, ażby się usiadło i jakieś piwko wypiło. Ej, damy loda Jarusiowi, może będzie lizał. Ignacy, bo będziesz podany na tacy. Ale pani przełyka i no powoli, żeby ci się rura nie zatkała. Myszka tutaj też obżera trochę, no musicie się podzielić, macie na pół. Matka już ci tyle mleczka nie daje, jakbyś chciał, nie? To musisz tutaj zagryzać sieneczkiem. Zobacz, co robią warioty. Ej, no i teraz ciotka Grażynka przegoniła towarzystwo. Ugryzę cię. Pobeblajcie tą wodę i liczcie się z tym, że za chwilę robicie wylot stąd. Za 10 minut, ani nie. A ty mnie nie kąsaj znowu, jak ten kurde gryzoń. Józek, smakuje ci? Będziesz jaja znosił? Jedz ino te skorupki, no. Zobacz, jak robi. Tym języczkiem. Muszka, skakuj, wykąp się z tą gęsią. Pokaż jej, jak to się robi. Kura? A za kurą Maciuś siedzi w korycie, patrzcie. Co ty tu będziesz robił? Jajka będziesz składał? Pieski, no to są pieski. On chce mieć uwagę zwróconą na siebie. Tu chce być pogłaskany, tu chce się bawić, zaczepiać. Jak patrzy. No, musisz się nauczyć, nie wolno skakać. Tak jak małe dzieci, nie? One chcą co chwilę. No patrz, zobacz co robi. Zobacz. Tak to się właśnie, drodzy państwo, kończy. Ja jeszcze roboty nie zacząłem, a już jestem cały do wymiany, do przebrania. Ej, powoli już jest więcej pod korytem niż w korycie. Gąska Gosia w towarzystwie tego indora. Tam w tle też indyczo gęsia para. Zobacz, kto przyszedł mnie pobrudzić znowu. Fajnie, i weź takiego pieska wyzywaj, jak on takie oczka robi. On mówi, tata, ja chcę na apa, bo mnie tu wszystko przeraża powoli. Te stwory tak gęgają. Ale to kurde szumi jak w ulu, Gocha. No, tylko gryź i powoli przełykaj. 7 razy pogryź, pamiętaj o tym. Gąsior Dostojewski świga do tego pyska przy użyciu dzioba. Czasami będzie lepiej, kiedy jestem sam. Kiedy przyjdzie ta pora, to serce dam. Ale nie teraz, a mówię ci nie teraz. Kiedy jesteś obok mnie i wszystko się dzieje tak jak we śnie, ale nie teraz.